można powiedzieć, że sprawa Lecha Wałęsy polega na tym, że Lech Wałęsa gdzieś tam na początku lat 70. uwikłał się we współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, o czym Państwo już teraz wiecie. Nigdy się w zasadzie do tego nie przyznał, do tego faktu współpracy. I może to, co jest najważniejsze w sprawie Lecha Wałęsy, to to, że zostając prezydentem Rzeczpospolitej wykorzystał tą najwyższą godność w państwie, funkcję prezydenta Rzeczpospolitej, do tego, żeby spróbować te kompromitujące jego dokumenty, właśnie nie wiem jak powiedzieć, wypożyczyć, żeby ich najpewniej nie oddać, to znaczy nie ma ich dzisiaj w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, bo w tym czasie, kiedy był prezydentem RP, chodzi tutaj akurat o okres 92-95, dwukrotnie lub trzykrotnie wypożyczał materiały na swój temat i jak wynika z dokumentacji Urzędu Ochrony Państwa i później z ustaleń prokuratury, nigdy te dokumenty do archiwów Urzędu Ochrony Państwa i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie wróciły. I to jest pewnie najsmutniejsze w tej całej historii, powiedzmy, związanej z samą postacią Lecha Wałęsy. Wielu z Państwa, wiele osób, wielu Polaków wybaczyłoby mu pewnie sam fakt współpracy i to, jakby się do niej przyznał, tylko no wielu się zastanawia po prostu nad tym, dlaczego te dokumenty po prostu on w cudzysłowie wypożyczał i nie oddawał ich z powrotem do archiwum. I to jest chyba najsmutniejsza historia w tej sprawie Lecha Wałęsy i można powiedzieć, że sam sposób przeprowadzenia tej operacji czyszczenia tych dokumentów jest zupełnie niesamowity. Myślę, że na podstawie tego można by zrobić całkiem interesujący film, sensacyjny, jeśli nie kryminalny, jak funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa, ale w tym również minister spraw wewnętrznych, szef Urzędu Ochrony Państwa nocą wożą prezydentowi akta po prostu Bolka i jak się okazuje nie tylko dotyczące samego Lecha Wałęsy, ale również innych kluczowych postaci w państwie polskim i te dokumenty po prostu giną. Prokuratura, która prowadziła śledztwo w latach 96-99 nawet ustaliła to, że po prostu te dokumenty były ordynarnie wyrywane, kompromitujące dokumenty z teczek, które były zszyte no najpewniej przez prezydenta RP. Pani prokurator Nowak, która prowadziła śledztwo, mówi nawet o tym, że jak przeglądała, jak robiła oględziny tych akt, z których wyparowały niektóre dokumenty, to sterczały jeszcze kawałki niedorwanych stron. Więc nie tyle pewnie to świadczy o tym, że akcja była przeprowadzona w popłochu, bo nie była, mieli na to kilka lat, ale świadczy to o jakiejś tam nerwowości po prostu tych poczynań, które wówczas miały miejsce. Muszę przyznać, że sprawa Lecha Wałęsy jest potraktowana bardzo szeroko. W historii czy w biografistyce mówi się o pretekstowości niektórych biografii. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby użyć jako pretekstu pewnej postaci, w tym wypadku Lecha Wałęsy, do tego, żeby historyk pokazał coś więcej, żeby pokazał jakieś szersze spektrum, jakieś tło. I co jest tłem po prostu obu tych książek o Lechu Wałęsie? Na pewno tłem obu tych książek jest chęć pokazania przez nas, przez historyków, modelu lustracji, jaki w Polsce obowiązuje. To znaczy modelu lustracji, w której tak naprawdę nie ma agentów. Modelu lustracji, w którym sąd lustracyjny praktycznie nie jest w stanie orzec, że ktoś realnie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. I ja się zastanawiam w tej nowej książce nad tym, dlaczego tak jest. No i nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że jest tak, dlatego że nad modelem polskiej lustracji ciąży orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1998 roku, który no według Trybunału, według prawników precyzyjnie definiuje problem czy pojęcie współpracy agenturalnej z komunistycznymi służbami specjalnymi i jak definiuje, co sprawia, że nie ma agentów tak naprawdę w Polsce, czy nie można nikogo nazwać czy skazać prawomocnie za to, że skłamał w oświadczeniu lustracyjnym, nazwać agentem bezpieki.
Sąd lustracyjny, Trybunał Konstytucyjny orzekł w 1998 roku, że żeby stwierdzić, że ktoś był realnie współpracownikiem komunistycznych służb specjalnych, to na przykład musi się zachować własnoręczne zobowiązanie do współpracy, musi być zachowana dokumentacja świadcząca o tym, że dany współpracownik pobierał pieniądze, jakieś gratyfikacje za to, że współpracował z służbami. Musi być wreszcie dokumentacja zachowana, która by świadczyła o tym, że on miał świadomość współpracy. Wreszcie musi być dokumentacja zachowana, z której by wynikało, że dany współpracownik realnie komuś szkodził. I proszę Państwa, jak mówię, czy mówimy o tym, że prawda prawników i prawda historyków w wolnej Polsce, w III Rzeczpospolitej, na przykładzie modelu lustracji się gdzieś rozminęła, to właśnie mamy na myśli przede wszystkim ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, że to orzeczenie, to co Państwu tutaj w skrócie próbuję przybliżyć, nijak się ma do rzeczywistości historycznej. To znaczy w służbach specjalnych komunistycznych było tak, że żeby współpracować z nimi, współpracować z bezpieką, nie trzeba było w ogóle podpisywać żadnego zobowiązania do współpracy. Mogę wymienić przynajmniej dwa piony operacyjne służby bezpieczeństwa, to znaczy Departament IV, który walczył z Kościołem katolickim i Departament I, czyli wywiad cywilny PRL, które jakby z istoty rzeczy, z obowiązujących zasad funkcjonowania obu tych pionów operacyjnych SB, wynika, że tam w ogóle zakładano, że nie zawsze się przyjmuje własnoręczne zobowiązanie do współpracy delikwenta, którego werbujemy do współpracy. Więc to już jakby, a orzeczenie Trybunału czy Trybunał Konstytucyjny w ogóle jakby abstrahuje od tego faktu. Można było być 40 lat agentem Departamentu IV albo Departamentu I i żadnego zobowiązania nie podpisywać do współpracy. Dlatego, że taka była specyfika po prostu działań obu tych pionów operacyjnych. Dlaczego? No na przykład, jeśli mówimy o Departamencie IV, który zajmował się walką z Kościołem katolickim, to jak mówił na przykład generał Straszewski na początku lat 70., próba odebrania od księdza katolickiego własnoręcznego zobowiązania do współpracy może sprawić, że my spłoszymy go i w ogóle z nami się nie będzie kontaktował. Więc towarzysze, bardzo ostrożnie z tymi własnoręcznymi zobowiązaniami do współpracy, chyba że oczywiście dana osoba czy dany ksiądz w tym wypadku by chciał. Ale bardzo często księża nie chcieli podpisywać żadnego zobowiązania do współpracy, chcieli się spotykać, realnie donosić, ale nie pisać na przykład własnoręcznych doniesień agenturalnych, ani właśnie podpisywać zobowiązania do współpracy. I generał Straszewski mówi właśnie, że taki model jest dla nas idealny i nie musimy wcale po prostu odbierać od nich zobowiązania do współpracy. Trybunał, mówię, konstytucyjny jakby od tego zupełnie abstrahuje. Jeśli chodzi o wywiad, no to wiecie Państwo, że głównie wywiad PRL, wywiad komunistyczny był, jego działania były skierowane przeciwko Zachodowi, czy bardzo jakby szeroko mówiąc Zachodowi. Głównie chodziło oczywiście o Polaków, którzy mieszkali w wolnym świecie, a w związku z tym, że działał na Zachodzie, czyli działał ze swojego punktu widzenia w takim opresyjnych warunkach, przy bardzo silnej aktywności tamtejszych kontrwywiadów, czy to w Stanach Zjednoczonych FBI, czy tam w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, służb kontrwywiadowczych, to jakby zasady konspiracji wymuszały na działaniach Departamentu I no właśnie takie postępowanie, żeby ono nie budziło żadnych negatywnych konsekwencji w odbiorze przez te właśnie zachodnie służby specjalne, więc dysponując jakąś małą ilością tak zwanych bezpiecznych mieszkań, w których można było danej osoby odebrać zobowiązanie własnoręczne do współpracy, większość spotkań na przykład odbywała się w kawiarniach, to w ogóle nikomu nie podsuwano, czy prawie nikomu nie podsuwano jakiejś deklaracji do podpisania o współpracy, więc stąd również w Departamencie I odstępowano od tej zasady odbierania zobowiązania do współpracy.